Cześć, ja jestem Sarge i witam Was w bonusowym odcinku serii Zagrajmy w Far Cry 4. Kiedy nagrałem dla Was pierwszy taki pełnoprawny materiał z tej gry, wielu z Was napisało mi, że w grze znajduje się alternatywne zakończenie. Sprawdziłem to i faktycznie okazuje się, że po tym jak obejrzymy te początkowe filmiki, czyli to co teraz tutaj widzieliście, końcówkę tych scenek przerywnikowych, to kiedy obejmujemy kontrolę nad naszym bohaterem, to oczywiście naszym zadaniem jest zbadać posiadłość Deplura i się stąd wydostać. Tyle tylko, że my zrobimy inaczej. My poczekamy. Potulnie poczekamy zgodnie z tym, co powiedział nam Pagan Min, i okazuje się, że jak tak będziemy sobie czekać kilkanaście minut, to włączy nam się alternatywne zakończenie gry. Tak jest, nie przesłyszeliście się, grę można tak naprawdę skończyć niejako w dosłownie no paręnaście minut, a jeśli liczyć jeszcze scenki przerywnikowe, no to tam kilkadziesiąt minut to wyjdzie w sumie. Oczywiście traktujcie to tylko i wyłącznie jako easter egga, a więc jako ciekawostkę, no bo oczywiste jest, że to jest tylko zwykły smaczek pozostawiony przez twórców, a nie takie prawdziwe zakończenie, więc tutaj nie hejtujcie twórców za to, że grę można skończyć powiedzmy w pół godziny, tylko po prostu potraktujcie to jako zabawne zakończenie w formie takiej właśnie ciekawostki. A przy okazji zobaczę, czy mogę coś zrobić? A proszę, nawet nie wiedziałem, że mogę te pieniądze zabrać. No ale cóż, ja teraz w takim razie poczekam rzeczywiście te kilkanaście minut. Zrobię cięcie i jak włączy się jakiś filmik, to wtedy do Was powrócę. Ja nie wiem, jak to zakończenie wygląda, wiem tylko właśnie, jak je odblokować. A więc po prostu wystarczy tutaj potulnie czekać w tym miejscu przez kilkanaście minut i jak już ten czas upłynie, to wtedy zobaczymy, co się stanie. Coś się zaczyna dziać. Oh, fan bloody tastic. You, sir, are a gentleman. I sincerely apologize. We saw terrorists in the area and yada yada. The Crab Rangoon, right? It's... Fabulous. Mm. Well, come on, let's go. No proszę, zobaczmy, gdzie Pagan Min nas teraz zaprowadzi. You know, part of me is surprised your mother asked for you to bring her all the way back here. Thank you, Comron. You want me to follow you? Jesus Christ, yes, boy, the ashes aren't going to scatter themselves. Did your mother ever tell you about your father? Never know. Mohan, the great protector of the Golden Path. He was a cunt. He hauled your mother out, sent her to spy on me. But we fell in love. We had a child. And that is when Mohan showed his true colors. He drove you and your mother away. Even killed your sister, Lakshmana. Which brings us here. Lakshmana shouldn't be alone anymore. I'm so glad we're finally back together. After you. O kurde, ale to dziwne. Ciekawe, czy ta jego historia jest prawdziwa, bo jeśli tak, to byłoby ciekawie. Patrzcie. Pagan Min nas po prostu zaprowadził tutaj, gdzie mieliśmy się przedostać, czyli do Lakshmany. Czyli Lakshmana to teoretycznie siostra naszego bohatera. Patrzcie, żyła zaledwie rok. Kurde, ciekawe, czy to jest prawda, co Pagan Min mówił. Tu jeszcze mamy dziennik. Dziennik Mohana Gale'a. Proszę bardzo, to pokażę wam w takim razie jeszcze ten dziennik. Podejrzewam, że też zobaczymy go pod koniec gry, że pewnie pod koniec gry też tutaj trafimy, ale nie jestem pewien, więc możecie sobie zatrzymać i przeczytać to. Jeszcze dokładnie się tutaj rozejrzyjmy, jak to tutaj wygląda. No ale cóż, najważniejszy chyba jest ten obraz siostry naszego bohatera. No i co? W takim razie połóżmy prochy matki.
I to wszystko, tak? Wracamy. Oh, good. You feel better now? Get it out of your system? Good. Maybe now we can finally shoot some goddamn guns. Naprawdę, i to wszystko? No chyba tak. Proszę bardzo. A więc tak wygląda właśnie alternatywne zakończenie Far Cry 4. Jeszcze raz przypominam, że jest to tylko i wyłącznie zwykła ciekawostka. Wiadomo, że samo przejście gry zajmuje już wiele godzin, a jeśli jeszcze dodać do tego chęć przejścia na przykład gry na 100%, to myślę, że zabawy jest na kilkadziesiąt godzin. Ale postanowiłem wam pokazać to zakończenie, bo wiem, że na pewno wielu moich widzów go nie widziało, więc warto, żeby o czymś takim wiedzieć. Według mnie pomysł twórców jak najbardziej fajny, bo wiadomo, że nie jest to właściwe przejście gry, tylko właśnie taka ciekawostka. A według mnie im więcej w grze jest jakichś fajnych ciekawostek do odkrycia, to tym lepiej. Tak więc dziękuję już wam teraz za oglądanie i zapraszam do dalszego oglądania mojej głównej serii Zagrajmy w Far Cry 4. Kolejne odcinki będą się pojawiać jeszcze dzisiaj, no i oczywiście w kolejnych dniach. Do usłyszenia!